Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! And the winner is... Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Great Randoms Battle. Wiem, że na razie nic więcej na kanale się nie pojawia, ale konkurs to konkurs, niestety takie są zasady, trzeba go do końca doprowadzić. Na szczęście była przerwa świąteczna, tam pewnie jakieś 2-3 filmiki udało mi się wrzucić. A na razie zobaczmy, jak wygląda pierwszy półfinał czołgów ciężkich. I moi drodzy, jak to się mówi, oliwa zawsze sprawiedliwa. Jeśli pamiętacie, półfinał z czołgów średnich, tam również Ludwiniaczek 15 walczył z Jawolim Mleko. No i tam Jawolim Mleko okazał się lepszy, pokonał Ludwiniaczka. W tym wypadku, jeśli chodzi o czołgi ciężkie, Ludwiniaczek pokazał klasę, wygrywając Jawolim Mleko o dobre kilka punktów. A jak to się stało, zaraz się przekonamy, czyli Ludwiniaczek wreszcie dochodzi do finału. Finał, to jest pierwszy finał. Lista Jawolim Mleko odpada w półfinale, ale z tego co widziałem, Mleko po prostu wysłał tą powtórkę, żeby po prostu wziąć udział w czołgach ciężkich. Chciał mieć w każdej grupie przynajmniej jedną powtóreczkę i tak daleko zaszedł do półfinału. Dzięki temu zdobywa 3 punkty, dosyć cenne 3 punkty do ogólnej klasyfikacji, jeśli chodzi o czołg premium 8 poziomu. Czym gramy, moi drodzy? Chieftain, wreszcie Chieftain się pojawił na ekranach. T95FV4201, czołg, który można było zdobyć tylko i wyłącznie na bitwy klanowe, tak zwanej kampanii, który oczywiście pozamiatał, jest dużo lepszy niż na przykład Super Conqueror, więc widzimy ta meta, która niebezpiecznie, może już nawet się nie zbliża, ale już jest taką, która promuje tak naprawdę czołgi, które można zdobyć tylko i wyłącznie w specjalny sposób, już się utworzyła w World of Tanks. No widzimy, czekamy sobie, aż nam tutaj się pojawi jakiś cel. Na razie jeszcze mamy 0 damage'a, 0 odbitych, 0 po naszym asyście. No nie pchamy się, teraz wyjeżdża ten obiekcik, ale zebrał równo. Jeszcze jeden strzał może zdążyłem przeładować, zanim ucieknie. Jeszcze się tak bardzo ładnie zatrzymał. Gąska po raz kolejny, naprawka już raz poszła, więc teraz już będzie raczej pozamiatany o ten obiekcik jeszcze po naszej asyście. Trochę spada, szybkie dobicie przez pancera. No i mamy przynajmniej już jakiś damage na koncie. Jeśli chodzi o EV, moje drodzy, no jak mówiłem wcześniej, w WG, znaczy nie w WG, tylko w OCIA oczywiście, zaczyna się promowanie pojazdów, które są pojazdami specjalnymi. Jeśli spojrzycie sobie na metę albo na najlepsze pojazdy, czołgi według listy, no to niestety, ale przeważają te, które można zdobyć tylko w sposób specjalny. Najlepsze oczywiście jest teraz Ebola, którego można wygrać za misje osobiste. Zaraz po nim właśnie, kilka miejsc później, jest tak wspomniany Chieftain, który dosyć ciekawym pojazdem jest, moi drodzy. Pancerz tego Hunswota, 127 na wieży z przodu, 89 z boku, 48 z tyłu. Pancerz wieżyczki, przepraszam, to było oczywiście kadłub, wieżyczka, 350 z przodu, 175 i 35. Oczywiście fajne spamerskie działo, 120
20 mm, damage średni 440 na obrażeniach, na penetracji oczywiście 270, na goldzie 322, czas celowania 2,1 sekundy, rate of fire 5,7 pocisków na czystym dziale. Bardzo fajna wartość, rozrzut na 100 metrów 0,35. Oczywiście rzucając tutaj dodatkowo jakieś tam racje bojowe i inne rzeczy, na które gra nasz bohater, można wejść naprawdę na bardzo fajne wyniki. Przykładowo Rate of Fire, jeśli mamy naprawdę bardzo fajną załogę Bija i wszystkie dosyłacze, oczywiście nie mówimy o fioletowych tak zwanych sprzętach, można zejść przeładowaniem do 8,31. Tyle trwa przeładowanie tak najbardziej lukratywne bez tych właśnie fioletowych dosyłaczy. Z tym fioletowym jeszcze można zejść w kilka setnych sekund, na pewno niżej. Jeśli chodzi o rozrzut 0,35, najlepszą wartością bez specjalnych sprzętów za obligacje jest 0,308, więc no 0,31 tak naprawdę. Jest naprawdę dobrze, jest dobrze. No i ten pojazd, jak mówiłem wcześniej, można było wygrać tylko i wyłącznie za bitwy klanowe, co jest też nawet chyba nie jest złym rozwiązaniem, że właśnie taki czołg jest najbardziej tutaj promowany przez WG, no bo też jakoś chce zmusić gracza, żeby nie tylko randomy, ale te klany jakoś działały, tak? No bo wiadomo, na razie z racji, że już nie ma żadnych ESL, żadnych WG League czy coś takiego, no to te klany tylko tyle mogą się tłuc na tej mapie globalnej i zdobywać tam jakieś nagrody, tym bardziej, że też złoto jest bardzo mocno okrojone. Kiedyś to złoto płynęło dużo większym strumieniem, a dzisiaj zdobywanie złota na mapie globalnej wcale nie jest takie proste, tylko te najlepsze prowincje są utrzymywane przez te najlepsze klany, a te gorsze zbiorowiska, które w sumie sobie radzą, tak, ale nie jakoś super mega się nie skupiają na tych wojnach klanów, raczej sobie nie podreperują skarbca, bo tam są bardzo małe te wartości tego golda, więc już gold przyszedł do historii. Zresztą to już nie teraz, tylko już dawno stało się to, że WG bardzo mocno zakręciło kurek, jeśli chodzi o tą walutę premium. Szkoda, ale zawsze można, tak? Jest zawsze możliwość. Teraz widzimy, o, wystraszył się obiekt. To jest taka reakcja mniej więcej na każdego brytola, tak się wyjeżdża zazwyczaj, że widzicie, nieważne jakiego brytola, czy to jest Godzilla, czy to jest Lodupa, czy to jest Chieftain. Pierwsze co robicie, to po hamulcach i do tyłu. Więc to jest bardzo fajny odruch, ale jedną peskę udało się wkleić. Na razie to dosyć stacjonarne, dlatego tak sobie tutaj pozwalam rozwijać temat, ponieważ na razie jest bardzo stacjonarna gra Jawolim Mleko, co nie zmienia faktu, że już ma 4300 naklepane, 1200 po asyście, więc no powolutku ta bitwa wygląda dosyć sympatycznie. Niestety problem jest taki, że ta bitwa nie była na masterkę. Co więcej, tam bitwa nie była nawet na pierwszą klasę. Dlatego właśnie mówię, że pewnie Jawolim Mleko po prostu wysłał taką bitwę, żeby po prostu wziąć udział w konkursie. To wiem, że to jest sprytny ruch i w sumie nawet kilka takich bitew miałem, że właśnie ludzie chcieli wziąć udział we wszystkich grupach, bo zawsze jest szansa, że jakieś tam punkty wpadną. Jak w przypadku właśnie Mleka, jak widzicie, 3 punkty dodatkowo już ma na koncie z racji, że doszedł do półfinału. Więc to myślę, że to jest spoko. To na pewno mu się to przyda, bo przypominam, Jawolim Mleko tutaj bardzo mocno walczy o ten czołg z Jakmatem. Przy czołgach ciężkich to się fajnie jeszcze porozwijało to, ponieważ jak kojarzycie, Jakmat walczył z Jawolim Mleko już na samym początku w ćwiartce i tam Jawolim Mleko Jakmata pokonał, ale bitwa Jakmata właśnie była też wysłana tylko po to, żeby ją wysłać, tak? Więc to jest ważna kwestia. Tu widzimy strzelanie, no niefortunne cały czas, albo gąska, albo odbicie, więc tutaj nie dajemy rady. Ciekawostką jest to, zobaczcie na rozkład amunicji, że Chieftain ma, jak czołgi średnie zazwyczaj, ma 2 razy APCR i to mnie bardzo cieszy. Ja osobiście nie lubię tej amunicji hit, choć chociaż oczywiście ona jest dosyć ciekawa i specyficzna. W sumie ma lepszy kąt, przy którym może dingnąć tak naprawdę, bo to są takie hajeki na buście tak zwane, na takim zbuffowane hajeki, które oczywiście, jak wiecie, normalnie w World of Tanks rykoszety zazwyczaj się odbywają przy kącie, tam chyba było 75 stopni albo 70, przy hitach ten kąt wzrasta chyba do 85 albo do 80, jakieś 10 stopni, więc to jest ważna kwestia. Zobaczcie teraz takie stuknięcie, pewnie walnąłem ręką w biurko, jeśli to słyszeliście, przepraszam. I w każdym razie hity moim zdaniem są dosyć
kapryśną amunicją, ponieważ po pierwsze trzeba trafić w dosyć płaską część kadłuba, po drugie trzeba trafić oczywiście w część, gdzie się jest możliwość przebicia. Dlatego ja za bardzo za hitami nie przepadam, są bardzo, jak powiedziałem przed chwilą, kapryśne. Preferuję amunicję APCR, nawet na Goldzie, która bardzo fajnie się sprawdza. Widzimy teraz, ja wolę mleko, szybkie dwa fragi w przeciągu kilku sekund, 5600 obrażeń, 1800 po naszej asyście i ten wutek, który nam wcześniej tutaj robił kuku, teraz się możemy odgryzać za 480. Nie ładujemy HEK-a, ja woli mleku woli sobie tutaj strzelić z tego APCR-a, dobijamy tego niemiaszka, jeszcze od Arty strzał, tylko ze zgaszeniem na szczęście, 6500 obrażeń, no ładnie to wychodzi, ale zobaczcie, jakim to jest, jaki ten pojazd musi być wymagający, że już za taką bitwę mleko nie otrzyma, nie otrzymał pierwszej klasy. Teraz jeszcze strzał w 704. Oczywiście udało się przebić, jeszcze tylko wyjazd. No, próbujemy sprowokować, żeby obiekt strzelił nam w wieżę. Tego nie czyni na szczęście, albo i na pech. No teraz widzimy, oj, Arta z podpałą, koniec. Koniec, niestety. Tyle udało się Jawoli Mleku nastrzelać. 7400 obrażeń, 2200 po naszej asyście. Bitwa, moi drodzy, niestety. Nie, wygrana była. Bitwę wygrali. I zobaczcie, nawet z racji, że Mleko tutaj nawalił ponad 7400 obrażeń, ma po asyście 2200. Gra nagrodziła go tylko i wyłącznie drugą klasą za ten czołg. Więc no, pojazd jest dosyć wymagający. Starczyło to oczywiście na półfinał, dalej nie przechodzisz, niestety Ludwiniaczek do finału dochodzi, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Wybaczcie taką moją stronniczość, ale ja strasznie kibicuję Ludwiniaczkowi, on brał u mnie udział w każdym tak naprawdę konkursie i czekam, aż wreszcie dojdzie w dalej niż półfinał i się udało wreszcie, w finale Ludwiniaczek jest. Co nie zmienia faktu, że ja wolę mleko, gratulacje po raz kolejny, fajna powtóreczka, lukratywna, dosyć treściwa i za to masz już 3 punkty dodatkowe do ogólnej klasyfikacji. Ważne jest to też, że pokonałeś jak mata w ćwiartce, dzięki temu na pewno wyjdziesz na prowadzenie i możesz sobie tutaj mocno upewnić na tym, że prowadzisz do jeśli chodzi o zdobycie czołgu 8 poziomu premium. Jak będzie dalej, przekonamy się już niedługo. Wieczorem kolejna bitwa, tym razem Gnojek 03 kontra Zapylka. Zobaczymy, kto zdobędzie miejsce w półfinale. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć!